Witam aktora Lestora Skieczyki z Ameryki. Jako, że wielu zwracało uwagę, że tam stał polski spirytus, ano stał, źródełko wyschło, a ponieważ nie mogę kupić w tym stanie spirytusu, najmocniejszą wódę, jaką mogę kupić, to jest w plastikowych butelkach za $15, 50% ruska woda. Nie wiem, jak ona smakuje, ohydna jest, ale tak, 100%, znaczy 100 proof, czyli 50% alkoholu. Do czego jej używam? Otóż z takich dwóch butelek 50 robię jedną butelkę czystego spirytusu, dlatego że co prawda nie można handlować u nas spirytusem, ale można sobie kupić w innym stanie i przywieźć. Czyli na własny użytek można mieć. Ponieważ mam daleko jechać, żeby gdzieś sobie kupić taki spirytus, to raz, że taniej mi to wychodzi, a dwa, że po prostu bez problemu. I pokażę Wam, jak zrobić, jak przedestylować z wody na spirytus bez żadnej aparatury. Jedyne, co potrzebujecie, to dwie miski metalowe, takie zwykłe metalowe miski, jedno większo, drugą mniejszą i garnek. No oczywiście może być emaliowany, może być ze stali nierdzewnej. Nie używać aluminiowych, bo w reakcję wchodzi aluminium i po co się truć, a to ma być lekarstwo z tego, dlatego że alkohol bakterie zabija, jeżeli jest powyżej 70%, także picie wody dla zdrowotności 50% to niewiele daje, a natomiast napicie się tak 30 gram do 50 czystego spirytusu bez zapojki, to rzeczywiście stawia na kopyta i na drugi dzień człowiek jak młody Bóg. Warunek jest jeden. Jak czujesz, że zaczyna cię brać, nie czekać do końca zmiany, do końca roboty. Iść od razu do domu, dziabnąć sobie i do łóżka. I wtedy pomaga. Jeżeli już to się na tyle rozwinie, że przeczekacie cały dzień, pójdziecie dopiero do domu, te bakterie stąd, bo bramą do organizmu jest nos i gardło. Jeżeli dziabniecie sobie tego spirytusu, to po prostu zabijecie te bakterie tam i będziecie zdrowi. Jeżeli one już pójdą dalej, nie pomoże. Dlatego tak ważne jest, żeby jak czujecie, że już do domu, spirytusu, do łóżka będzie ok. I stracicie tam 2-3 godziny czy pół dniówki, ale nie tydzień czy dwa, bo będzie chorzy. Także jak będę to robił, to Wam pokażę, na czym to wszystko polega. Także pewnie jutro to będę robił, bo dzisiaj woda przyjechała, więc... Oczywiście jest moja książka do kupienia, ta i inna. Tej drugiej jeszcze nie mam po prostu fizycznie, bo do mnie nie dotarła, ale jest już do kupienia, linki są pod spodem. Pokażę Wam, jak destyluję. Mam tu garnek stainless steel. Do niego wstawiamy, tu jest kawałek obcięty puszki zwykłej. Wstawiamy to na dno. Potem lejemy tu wodę. Potem wstawiamy miskę. Ona musi być mniejsza. I potem wstawiamy taką dużą miskę, która nie dotyka nam tej miski na dole. I tu lejemy zimną wodę. Jak to działa? Wiadomo, że jeżeli to wodę podgrzewamy, to ona nam paruje. W misce jest zimna woda, więc to na tym nam się skrapla i ścieka nam do tego, do tej miski, z której wylewamy już do butelek czysty spirytus. Cała filozofia. Po prostu czysta fizyka. No, także lejemy tu Mikołaja w wodę. No i potem mikołaj dobrze jest włączyć, bo po prostu te opary to po całym domu się rozejdą, ale ja na razie nie włączam, bo muszę to nagrać i będzie hałas. Miska stoi. Zaraz naleję wody i podpalę to.
Na takim małym ogniu to się grzeje. Miska jest przechylona trochę, dlatego że dno nie jest kuliste, więc po brzegu będzie skapywać to do miski, do środka. No i jakieś tam powolutku 3 godziny i będzie 2 litry prawie spirytusu. Widać, że nam się już bąbelki robią, czyli woda się podgrzała. Można wymieniać wodę na zimno. Ja taką kostkę, które tam do kulera się wkłada, zamrożoną wrzucam, żeby ochłodzić tą wodę i wymieniam je po prostu co jakiś czas i tyle. No, a robi się pięknie. Za jakieś pół godziny zobaczę, jak to wygląda w środku. Spirytus się paruje i tu jest już zebrany czyściutki spirytus i przelejemy go do butelki. Ponieważ ta ruska woda ma 50%, więc destyluje do tego dotąd, aż uzyskuje jedną pełną butelkę, cała filozofia. Pięknie widać, że już się robi. O, właśnie zaparowało. To pokażę Wam teraz tak. Mam tu patyczek. Wezmę go, tu umoczę. I tu mam palnik, żeby pokazać, że to się... Nie wiem. Że to jest palne i że to jest czysty spirytus. Ok, zamykam, bo szkoda towaru. Jak tu widzicie, buteleczka towaru już jest. Jak zacząłem to robić, to stwierdziłem, że za jednym, że tak powiem, paskudzeniem zrobiłem dwie buteleczki. Jedna będzie stała tutaj tradycyjnie, jakby było trzeba na warsztacie kogoś podratować. Amerykanie boją się takich mocnych trunków, także jestem spokojny, oni mi tego nie wypiją. A z Polakami nie mam kontaktu, także mogę być spokojny o to, że ta butelka tu z powrotem będzie sobie stała. Tyle wychodzi właśnie z takich dwóch butelek, czyli dokładnie połowa. Ostatnio jak partię biorę, to dalej biorę patyczek i sprawdzam, czy się pali. Jak się pali, znaczy, że jest spirytus, bo wiadomo, że woda się nie pali, tylko spirytus. Nauczyłem pić czysty spirytus bardzo dużo osób w celach leczniczych. Jak to trzeba zrobić? Trzeba wziąć wdech, wypić i zrobić wydech ustami, wdech nosem, wydech ustami, wdech nosem, wydech ustami, 3 razy, tak, i potem można spokojnie oddychać i te bakterie są na pewno przeżarte i martwe. Natomiast jeżeli się weźmie, to wypije na wydechu i tymi oparami się człowiek sztachnie, to można zrobić sobie dużo krzywdę, łącznie z poparzeniem dróg oddechowych, co mój kolega tak się załatwił ze 30 lat temu. Udawał mocnego i nie poszło mu to. Także jak się wie, co się robi, to wszystko jest łatwe. Oczywiście, jak się podobało, mam nadzieję, że uratuje Wam to wiele razy zdrowie, może nie życie, tylko zdrowie, dlatego że mówię, taka butla dla mojej rodziny cała to starcza na przeszło rok i jak komuś tam potrzeba, to tak dosłownie 30 gram, ciach. Nie pamiętam, kiedy ktokolwiek z mojej rodziny był przeziębiony. Ze 20 lat na pewno nie. Także to po prostu jest po taniości, że tak powiem, trzymanie się przy zdrowiu. No oczywiście nie nadużywać tego, bo to na zapas nie będziecie zdrowi. Także jak się podobało, oczywiście dajcie lajka. Niech moc będzie z Wami.